Wchodzimy do druku numer 4. I tutaj, tak, w punkcie drugim, autopoprawką zarządu trzeba dopisać pewien fragment, który był poprzedni. Czyli jak mamy kontynuację opracowania projektu budowa chodnika po południowej stronie ulicy od, na odcinku od działek 691 690, trzeba na przykład z granicy działek, do działek 641 642 i dalej, poprzez działki PKP do Radzikowskiego 47B, do numeru Radzikowskiego 47B. Proszę Państwa, krótko omówię to, to rozszerzenie. To nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, bo kwotę mamy tą, którą mieliśmy zarezerwowaną poprzednio. Tylko tam mieliśmy taką sytuację. Początkowo chcieliśmy zorganizować mieszkańcom, którzy nie mają chodnika i chodzą w błocie, chodnik na odcinku między Fischera a wiaduktem. W związku z tym, że nie było przejścia dla pieszych, a chodnik, kontynuacja była po drugiej stronie, więc przedłużyliśmy chodnik do numer 47B. Sytuacja wydawałoby się, że byłaby już załatwiona, gdyby nie ZIKI, który wystąpił do nas, że na odcinek między Fischera a wiaduktem jest umowa infrastrukturalna i należy skrócić zakres, co Państwo pamiętacie, bo skracaliśmy. Dalej już w toku realizacji, ja drążyłem temat pisząc pisma do ZIKIT-u odnośnie tego, jakie to są umowy infrastrukturalne, na jakim etapie jest inwestycja niedrogowa, jaki jest zakres prac i tak dalej, i tak dalej. W końcu po bólach udało się zorganizować spotkanie, na którym przedłożono mapę i okazało się, że ten teren, który skróciliśmy, w 2/3 ma być budowany chodnik, a w 1/3 tej najbardziej newralgicznej nie. I naprawdę dwa tygodnie temu dostałem takie wszystkie pasji, że z 5 godzin to nie byłem w stanie i dobrze, że nie będę powiedział. No, generalnie rzecz nie bywała, tym bardziej, że te potwierdzenia spływały do nas pisemnie, czyli tak naprawdę to było coś, co było nam pisemnie urzędowe. Ja mam jeszcze jedną minutę. W wyniku dalszych już interwencji, jak już się zorientowałem, jak wygląda sytuacja, były kolejne spotkania, postanowione zostało, że musimy rozszerzyć ten zakres, jeśli chcemy realizować ten chodnik. Cały bój teraz będzie się toczył o to, czy zrealizujemy tylko część od 47B do wiaduktu w tym roku, czy może też od działek 600, od granicy działek 691-690 do działek PKP, czy może jakimś cudem uda się też na terenie PKP w tym roku. Na chwilę obecną to są pytania trochę bez odpowiedzi. Zmiana WP chociaż będzie dotyczyła tego właśnie, ponieważ musimy zabezpieczyć zmianę zadania, żeby rozszerzyć ten zakres, no i potem już powalczyć o to, żeby to było realizowane. Dla mnie sytuacja no maksymalnie niezrozumiała. I zanim oddam głos, tutaj pojawia się to zadanie, o którym jeszcze wspomniałem, ulica Pachomskiego, rozbiórka chodnika przy bloku 6. Powinno się pojawić Różyckiego, co było mówione na zarządzie, czyli należy sobie tutaj napisać, po prostu jest to omyłka pisarska. Chodzi o Różyckiego, 35 tysięcy projekt. Tak. Zaraz o tym powiem. Projekt modernizacji ulicy wraz z przesunięciem Zatoki Postojowej, znaczy autobusowej, przepraszam. Tak trzeba sobie pisać. I komentarz do punktu 3, bo tutaj zaproponowaliśmy rezygnację z dwóch zadań. Przejście dla pieszych przez ulicę 29 listopada. Wynika to z faktu, że ZIKIT oszacował koszt realizacji tego przejścia tak, aby były spełnione wszystkie normy, czyli chodnik po jednej i drugiej stronie, oświetlenie na 209 tysięcy jakiś tam ułamek kosztów. I oczywiście zadanie na tyle zasadne, że można byłoby je jeszcze realizować, gdyby nie to, że w 2018 ma być rozebrane to przejście, bo ono będzie przebudowa ulicy. Więc jeśli mamy wydać coś na kilka lat, to ja się pod tym nie podpisuję. Zaraz Ci oddam głos. No i rezygnujemy z montażu żółtego światła przy ulicy Zielińskiego, Pachomskiego, Matki Teresy. Dobrze. Ponieważ tak naprawdę po pierwsze odbyło się spotkanie, które
okazało, że de facto modernizacja przejścia poprzez wstawienie wysepek oraz inną infrastrukturę drogową na chwilę obecną jest trudna do zrealizacji ze względu na szerokość jezdni. Po prostu warunki techniczne na to nie do końca pozwalają. I własnościowe. I własnościowe. Pan Ireneusz, pani Helena byli na spotkaniu, więc jeśli chcą zabrać głos w temacie, to jest najbardziej proszę. Jedynie co się nam udało ustalić i to czerwone też nie wiadomo, czy będzie w ogóle zrealizowane, to będą te czerwone pasy na wybranych i też nie wiadomo na których. To znaczy generalnie rzecz biorąc, owszem, czerwone pasy, tak, ale to droga jest powiatowa, więc to też jest takie płynne. Nie wiadomo, czy może kolor czerwieni. Czy my musimy jakieś pismo wystosować odnośnie tych czerwonych pasów? Ale powiedzieli, że to może być wyjątek, bo to jest kościół. Zainteresowanie jest przedszkolowe. Czy są jakieś pytania? Ja mam, proszę. Ja mam do punktu 9 projekt modernizacji Narutowicza. Chciałbym zaproponować uściślenie odcinek od Mackiewicza do Bałtyckiej. Dlatego, że Narutowicza przechodzi do Jazowej, więc żeby była sprawa jasna. Ten odcinek od Mackiewicza do Jazowej jest zrobiony. Do Bałtyckiej nawet. Do Bałtyckiej, tak. Przejdźmy najbardziej narażona. Przejście na tutaj, tutaj musi być kwota, ta co jest w WPF 20 tysięcy. 20 tysięcy. U nas. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Do gościa w Czarnej. Ja apeluję tutaj, ja już w Czarnej zwracam się przede wszystkim o uwzględnienie tego przejścia, ponieważ to jest jedno z głównych zadań priorytetowych tego obszaru, ze względu na to, iż to jest, może powiem gdzie to jest, to jest za hotelem System, który za nim znajduje się kościół. Większość ludzi właśnie przebiega przez dalej, bo nie ma tam żadnego przejścia. No i w pewnym momencie skończy najprawdopodobniej jakimś wypadkiem śmiertelnym. Nie przemawia do mnie argument, że 2018-2019 będzie to przebudowane, bo może już nie będzie to 2020, bo to jest na razie długoletnia perspektywa uwzględnienia przebudowy alei, gdy wtedy ewentualnie gdybyśmy wykonali to zadanie, byłby ten chodnik rozburzony, a zwłaszcza, że wczoraj byliśmy na spotkaniu z mieszkańcami, którzy dali nam termin do 15 maja, bo inaczej powiedzieli, że wychodzą i sami sobie wymalują za 5 zł, składają się na farbę i wymalują sobie to przejście. No to jest śmieszne tak naprawdę, mówiąc o 209 tysięcy, nikt nie mówi, że musi być to chodnik, można to zrobić w jakimś, nie wiem, w okrojonym pewnie stanie, nie musi to być, no nie wiem, może nie znam się na tyle na prawie budowlanym, ale no, nie przekona dla mnie 209 tysięcy, żeby trzeba było wykonać kawałek chodnika i namalowanie pasy w takiej, za taką kwotę. A nie ukrywam, że no tak, chodzą dzieci, rodzice, chodzą starsi, młodsi i to jest tak, jak mówię, czy mnie coś zabije, czy mnie nie zabije. A to, że będzie 2020 wykonanie, może przebudowa, bo z tego, co nawet pan radny Fajo opowiadał, to najprawdopodobniej najpierw przebudowa alej będzie wykonywana na wysokości tam powstańców, no, nad drugą. W tym roku przebudowie już 2017 jest. I będzie, ale na razie remont. A remont uważam, a przebudowa, to nawet 18-19 to jest 6 lat, 209 tysięcy uważam, że no, życie ludzkie jest troszeczkę warte więcej niż 206 tysięcy. Czy 209. Tylko wnioskuję o wprowadzenie i wykonanie tego. Nie wiem, zgłaszam tutaj ostatnie. Właśnie Zikit ma bardzo drugie farby. Dobrze, w takim razie wniosek muszę poddać pod głosowanie, to ja jestem przeciwny. Ja jeśli mogę, to jeszcze odnośnie tego przejścia, bo znam doskonale w ten rejon. Powiem tak, że tego co Zikit żąda, jeśli chodzi o przejścia, nie zmienimy. To są ich wytyczne i takie same rzeczy nam robią przy innych przejściach. Natomiast Wałusiu, jeśli nie ma przejścia, znaczy inaczej, jeśli się pojawi przejście w tym miejscu, to wcale nie daje to gwarancji bezpiecznego przejścia w tym miejscu. Nawet bym powiedział, że zwiększy niebezpieczeństwo, bo pierwszy będzie się czuł bezpieczniej. Ale przynajmniej to bezpieczeństwo, że nawet jak go podchodzi, to ktoś dostanie odszkodowanie. A w tym momencie Natomiast brak przejścia powoduje, że pierwszy może w tym miejscu przejść, bo nie ma zakazu. Może przejść z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak samo jak przeszedł na przejściu. Miejsce niezruchliwe, zgadza się.
Natomiast... Ale wiesz, dobrze, że to jest główne do tego. Szanowni Państwo, dziękuję za głosy. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Tak, ja mam do punktu pierwszego. Chciałbym, żeby jak mówię, wyjaśniono mi kwestie technologii ustawowych pracy manewrowych przekazanych miejsca. Chodzi o najprostsze wykonanie miejsca, w którym może zatrzymać się samochód, nie boksując w błocie, czyli poprzez utwardzenie szutru. Przykładowy taki parking został wykonany na Gdyńskiej przez spółdzielnię Kraków, która notabene chciała robić z nami ten parking. Natomiast no, jak usłyszała, że musi to razem z Zikitem realizować, to zrobiła sama i czeka, aż zrobimy resztę. Czyli to, co jest na terenie gminy. I rzeczywiście się to sprawdza. Normalnie służy jako parking. Kolejną kwestią, która wiąże się z takim, a nie innym zapisem, jest fakt, że jakbyśmy tu mieli słowo parking, to od razu nam wchodzą odpowiednie przepisy, które musi realizować ZIKIT i zmienia na to procedurę oraz koszt. Ale niezależnie od tego, ja bym proponował, żeby porównać koszty wykonania przez Kraków i przez ZIKIT i zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście to potem możemy zrobić. Przy czym tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że zakładając, że na przykład powstanie 10 miejsc parkingowych, to wstępnych szacunków inspektora na Solicitu to będzie kwota około 20 tysięcy, około, czyli pewnie 25. Natomiast miejsce postojowe najtańsze z Zikitu jako parking zapisane kosztuje 8 tysięcy jedno. Więc łatwo przejść, co się będzie kłaniać. Jaką mamy lokalizację szczegółową dla Krowoczy Górki? Krowocza Górka jest pisana nieszczegółowo z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie spotkanie na Krowoczy Górce i Krowoczy Górce odnośnie rewitalizacji. I wtedy też będą wybierane właśnie miejsca do tych inicjatyw. To jest pierwszy powód. Drugi powód, w momencie, gdy było to zgłoszone, nie mieliśmy wskazanego konkretnego miejsca, tylko raczej potrzeby. A że ona akurat w tym miejscu jest bardzo wysoka, dlatego jest tak. W związku z tym, że nie widzę więcej zgłoszeń, W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Ale czekaj, co to było? Będziemy głosować poprawkę, natomiast mam nadzieję, że wszyscy, bo tutaj pani Jasia mnie pyta, czyli nie wszyscy do końca zrozumieli. Tutaj był błąd w tej uchwale, padło na zarządzie, że ma tutaj Różyckiego, bo jest przeniesiona z drugiej uchwały. Po prostu zostało tylko niedopisane omyłkowo, dlatego proszę sobie zanotować. Mówiłem już, ale powtarzam. Różyckiego 35 tysięcy, projekt modernizacji ulicy. W pierwszej kolejności głosujemy poprawkę przewidującą dopisanie z powrotem do punktu trzeciego na pierwszej pozycji przejścia na Banacha, przy Banacha przez 29 listopada za 209 tysięcy. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Osiem. Dobrze. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dobrze, dziękuję. W związku z tym poprawka przeszła. I zanim zagłosujemy nad w takim razie nową listą, ja pragnę poinformować, że w takim razie nie zrealizujemy prawdopodobnie projektów obydwu modernizacji, ani żadnego innego przejścia dla pieszych. Ponieważ będziemy realizować przejście dla pieszych w miejscu, gdzie on zostanie rozebrany. Jeśli ktoś z Państwa jest za takim rozwiązaniem, to proszę głosować za uchwałą na tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Uchwała głosowałaś? Aśka nie głosowała. Jeszcze raz. Nie głosowali. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 10 przeciw, 5 za. 0 wstrzymujących. Pozostałe osoby nie głosowały. A co z tym
mikroszamy, bo była wizja z panem Martyłą, prawda? I nas nie ma, jeśli chodzi tutaj o tutaj kawałek przybyłki, tych odsłuchów. Plosze tutaj są wymienione. Proszę. 13 za 4000. To jest projekt, budowy lampy. Nie. Nie, to się kierowano, jeśli pomogę wtedy na wyszukę. Co? Czym się kierowano, jeśli chodzi o wytypowanie tych ulic tutaj? Rozmawiamy o uchwale, to odpadła? No to już przegłosowaliśmy.